Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jesteśmy coraz bardziej blisko wydarzeń największych dla naszej wiary, najbardziej dramatycznych, a zarazem najpiękniejszych, tajemnicy krzyża, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Każdego roku przeżywamy to szczególne zmaganie między misterium nieprawości a misterium miłosierdzia. W tym roku taką szczególną ramą misterium nieprawości, która otacza tajemnicę Krzyża Chrystusowego i Jego zwycięstwa nad śmiercią, są dwa, jak sądzę, wydarzenia. Kilkanaście dni temu Francja zmieniła swoją konstytucję, wprowadzając do niej konstytucyjne prawo do aborcji. Kilka dni po Wielkanocy, 10 kwietnia, ma być procedowana w polskim parlamencie ustawa dotycząca liberalizacji aborcji. We Francji obecny premier tego państwa, Gabriel Attal, wyraził w swoim przemówieniu niezwykle emocjonalnym i niezwykle płomiennym szereg argumentów powszechnie znanych dotyczących usprawiedliwienia aborcji. Ale pośród nich znalazł się szczególnie mocno akcentowany argument dotyczący, jak to określił pan premier, plagi nielegalnej aborcji. Mówił w tym przemówieniu: mamy moralny dług wobec tych wszystkich kobiet. Kobiet, które cierpiały na ciele i na duchu, często aż do utraty życia. Tak, to te kobiety, które umarły za wolność. Teraz prześladują nas. Tak, prześladuje nas cierpienie i pamięć wielu kobiet, które przez dziesięciolecia cierpiały z powodu niemożności uzyskania wolności, czasem płacąc życiem za niesprawiedliwość, którą oferował im męski organ ustawodawczy. Bardzo trudno odnieść się z jakąś powagą i rzetelnością do takich słów, ale nie sposób nie zauważyć, że za tym przemówieniem bardzo emocjonalnym i absurdalnym w swej istocie kryje się potworne kłamstwo. Kryje się kłamstwo, które powiększa rzekome cierpienia i rzekomą śmierć tysięcy, setek tysięcy, może nawet kobiet. Znany Bernard Nathanson, gorący zwolennik obrony życia poczętego, a kiedyś aborcjonista, na którego koncie, jeżeli tak można powiedzieć, znajduje się około 75 tysięcy unicestwionych ludzkich istnień, przypomniał w jednym ze swoich tekstów, jak wyglądała propaganda, ideologizacja rzeczywistości dokonywana w Stanach Zjednoczonych. Pisał: Dramatyzując sytuację, znaleźliśmy poparcie wśród ludności. Fałszowaliśmy dane o nielegalnych aborcjach. Wiedzieliśmy, że jest ich około 100 tysięcy. Wielokrotnie podając opinii publicznej i prasie liczbę miliona. Wiedzieliśmy, że roczna śmiertelność w wyniku tajnych aborcji wynosi około 200 do 250 kobiet. My jednak powiedzieliśmy, że po roku około 10 tysięcy kobiet umiera w wyniku tajnych aborcji. Te fikcyjne dane wpłynęły na amerykańską opinię publiczną, która utwierdziła się w przekonaniu o konieczności zmiany prawa. Podobne manipulacje występowały też w innych krajach Europy Zachodniej, są dzisiaj bardzo mocno i dobrze udokumentowane. Problem, wobec którego stajemy, to problem konfrontacji emocji i faktów, ideologii i nauki. Po stronie ideologii pojawia się strategia kłamstwa, znana z najbardziej antyludzkich ideologii XX wieku. Kłamać, 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 zawsze coś z tego zostaje. To kłamstwo jednak nie zmieni ani wartości ludzkiego życia, które jest wartością obiektywną, ani nie zmieni też oceny zbrodni, zbrodniczych działań. Może natomiast zmienić człowieka, ale zmienić go w sposób tragiczny. Może po prostu go zniszczyć, zniszczyć jego sumienie, doprowadzić do samozagłady. W tych dniach właśnie będziemy obserwować taki proces samozagłady dokonany przez Judasza. Nie sposób więc o tym nie mówić w tych dniach, ale nie o tym wszystkim dlatego, że Chrystus oddał życie za każdego, i dziewczętę, i matkę. To wstrząsająca prawda, którą w tych dniach powinniśmy
powinniśmy przyjąć i z całą otwartością.